Mieszkańcy chcą parkingu, a miasto buduje drogę rowerową. Awantura w katowickiej Ligocie wybuchła po tym, jak po 16 miejscach postojowych została dziura. Który geniusz to wymyślił, ponieważ jest tutaj ruchliwa ulica Panewnicka, jest ruchliwa ulica Świdnicka, tylko czekać, kiedy będą wypadki. Jeżeli ta ścieżka pójdzie tędy, no to ja nie bardzo rozumiem, dlaczego ktoś to wymyślił. Wymyślił po to, żeby rowerzyści mieli jak dojechać do centrum przesiadkowego przy dworcu kolejowym w katowickiej Ligocie. Choć ten pomysł może dziwić, bo po drugiej stronie znajduje się już ciąg pieszo-rowerowy. Po drugiej stronie jest kupę miejsca. To jest moim zdaniem zwykła złośliwość i nieszanowanie ludzi w mieście, aczkolwiek mamy nadzieję, że pan prezydent Krupa przywróci z powrotem nam ten parking, który nam się tutaj po prostu należy. Dla dobra ludzi, dla dobra społeczeństwa i dla dobra całego miasta. Na razie prace zostały wstrzymane, bo mieszkańcy dzielnicy i klienci pawilonu ze sklepami oraz usługami zaczęli protestować. Uciążliwe jest to zwłaszcza dla osób, które przyjeżdżają do przychodni. Jednak skutki likwidacji parkingu odczuwają także przedsiębiorcy. Utarg mi poszedł o połowę. O połowę. Ja nie wiem, z czego ja zapłacę czynsz. Właściciel powie, a co mnie to obchodzi, prawda? Ma prawo tak powiedzieć? Ma prawo tak powiedzieć. Co my mamy zrobić? Z czego my mamy opłaty zapłacić? ZUS-y? To wszystko? Nie wiem. Urzędnicy twierdzą, że wszystko zostało uzgodnione, a w ostatecznym rozrachunku miejsc parkingowych będzie więcej niż do tej pory. Rozmawialiśmy z mieszkańcami, z przedsiębiorcami i dodatkowo wśród tych 10 miejsc jedno miejsce będzie zabezpieczone dla osób niepełnosprawnych, a dodatkowo jedno miejsce będzie dla przedsiębiorców, dla zaopatrzenia, tak aby tutaj wszystkich interesariuszy zabezpieczyć. Na samej Panewnickiej miejsc dla samochodów będzie mniej. W zamian powstaną nowe na ulicy Świdnickiej. Budowa 1,5-kilometrowej ścieżki rowerowej to koszt około 1 miliona złotych.